Pozdro, uśmiechnięta buźka. To znaczy, słuchaj, co do ich film szefa, to ja mam dobre zdanie o chłopaku. Nie chcę tam gadać o nim. Wiem, że ja robiłem, to tylko powiem, ja robiłem live'a sobie z robienia tosta. Patrzę, chłop na następnym live'ie kupił toster, robi tosty. No i tak miałem już parokrotnie. Niech sobie robi co chce. Nie będę tam, nic do niego nie mam. Niech sobie robi ten content. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Po prostu. Uważam, że jest spoko, nic do niego nie mam. Ale nie będę się doszukiwał. Ja wolałbym z kim innym. Ifim Szef to nie mój content. Mój content to podróże po Polsce, recenzowanie lokali gastronomicznych. I ja chciałbym zawalczyć na Fame MMA, jeżeli mógłbym zawalczyć na jakiejś gali, to z Maciejem Je. Z Maciejem Je chciałbym zawalczyć, dlatego że Ifim coś ćwiczy. Ifim coś ćwiczy, ja nic nie ćwiczę. Miałbym przejebane. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Ifim to nie mój content. On nie jeździ po lokalach gastronomicznych po Polsce, nie recenzuje knajp i tak dalej. Robi to samo potem na streamach, spoko, kupuje tostery, kupi naleśnikarkę, kupił, już to samo robi, ale mimo wszystko nie chce robi. Dla mnie realnym przeciwnikiem mógłby być Maciej Je. Ja do niego chcę równać. Ja nie chcę równać do Ifima, bo to nie mój content, tak? To on tam ma te swoje jedzenie z TikToka, chuje mu je dzikie węże. Ja, to nie mój, nie mój, nie mój klimat. On ma tam makrosy, siłka, te sprawy. A ja mnie jest realnym przeciwnikiem i mówię to wprost, chciałbym zawalczyć z Maciejem Je. Ktoś mówi, Krycha, nie ta liga. Nie ta liga, gdzie ty do Macieja Je? No ale słuchaj, ja mogę taki content prowadzić jak Maciej Je. Nie ma problemu, ale też nie chcę ugrzeczniać, nie? Dla mnie Maciej Je jest przeciwnikiem. Ja z Maciejem Je chciałbym zawalczyć. To trzeba sobie wyjaśnić, kto jest najlepszy w recenzowaniu jedzenia. To bym chciał wyjaśnić. Dobra, słuchajcie.